Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zaczniemy gotować wspaniałą potrawę o nazwie skala chromatyczna. Do niej będą potrzebne długopis, kartka i... No właśnie, a tak na poważnie, skala chromatyczna. Już Wam to pokazuję. Mam tutaj taką śmieszną karteczkę, tabulaturę z długimi takimi taktami. I teraz o co w tym chodzi? Skala chromatyczna generalnie jest to zbiór wszystkich dźwięków, które możemy zagrać na gitarze lub instrumencie chromatycznym. Czyli na gitarze mamy progi, które są oddalone od siebie o pół ton. Tak samo na pianinie mamy progi, klawisze jakby co pół ton. Biały, czarny, biały, czarny, biały, biały i tak dalej. Takich instrumentów jest sporo, generalnie nazywają się chromatyczne instrumenty, czyli po prostu takie, które mają wszystkie dźwięki możemy zagrać, wszystkie wydobyć, wszystkie tonacje możemy zagrać. Tutaj akurat posłużę się tą tabulaturą tutaj, którą rozpisałem na pięciolinii. Tutaj Wam rozpiszę na tej tabulaturze samej generalnie, jak to jest z tymi dźwiękami. Czyli tak, dźwięków ogólnie mamy 12, zaraz Wam to pokażę. Tak. Wypiszę. Jak w alfabecie? Ślek. Dobra. To są generalnie dźwięki od A do A rozpisałem. Tutaj co będziemy robić, to będzie skala chromatyczna w tonacji, tonacja A, czyli tonacja A to oznacza tyle, że pierwszym i ostatnim dźwiękiem jest ten dźwięk A i on jest tym głównym dźwiękiem. To nie tyle oznacza na papierze, że pierwszym i ostatnim dźwiękiem jest A, to oznacza również podczas grania, że tym głównym dźwiękiem tonicznym, tym takim najważniejszym, do którego jakby dąży to nasze granie i od którego się wzięło, to właśnie jest ten dźwięk A. Teraz rozpiszę Wam, właśnie zakryję to. Jak widzicie, jest to fragment alfabetu A, B, C, D, E, F, G. Teraz to było na razie 7 dźwięków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teraz wypadałoby rozpisać pozostałe dźwięki, które mamy, bo to nie są wszystkie, które możemy zagrać. Czyli tak, po A. O, widzicie, teraz rozpisałem wszystkie dźwięki. Przybliżymy sobie trochę. Rozpisałem wszystkie dźwięki, które możemy zagrać. Jeśli chodzi o gitarę, to ta kreska symbolizuje nam po prostu próg. Czyli te dźwięki, które tutaj rozpisałem, można powiedzieć, to jest próg za progiem, zagrane dźwięki. I właściwie to jest, można powiedzieć, cały sekret, jeśli chodzi o skalę chromatyczną. Widzicie, że są tutaj dźwięki z tym krzaczkiem, z tym haszem, jak to niektórzy mówią, ale to się nazywa po prostu krzyżyk muzycznie na klawiaturze hasz. Niektóre dźwięki, jak widzicie, mają krzyżyk. Jest to zrobione z tego co najlepiej można było wyjaśnić, że to jest zrobione po to, żeby nie było więcej dźwięków, bo gdybyśmy zrobili tak, że było A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, to byśmy troszeczkę K, L, to byśmy troszeczkę mieli takiego mindfucka, można powiedzieć. Znaczy tak mi się wydaje, to już kwestia, skąd to powstało, to już nie do końca jest istotna. W każdym razie my tu mamy się nauczyć tego, bo to jest ten szereg dźwięków powinno się mieć wykute na blachę, żeby wiedzieć, który dźwięk jest po którym. Generalnie wyjściowym jest fragment alfabetu A, B, C, D, E, F, G. Dźwięki, które mają dodatkowo jeszcze jakby dźwięk plus krzyżyk, pół ton wyżej, to są dźwięki A, C, D, F, G, czyli AIS, CIS, DIS, FIS, GIS. To są te dźwięki. Dźwięki, które z kolei nie mają po sobie żadnego krzyżyka, to właśnie jest dźwięk B,
inaczej H, to teraz wam to napiszę. W Polsce jeszcze się używa literki H zamiast B. Generalnie tam już tak jest namotanie, że z wyjaśnieniem tego jest trochę komplikacji. Generalnie anglojęzyczne, czy tam jakieś tam wszystkie kraje poza Polską generalnie używają literki B. Czyli tak, literka B nie ma żadnego krzyżyka, no i literka E, czy dźwięk E. I teraz najważniejszą rzeczą, która by wynikała z tego, co tutaj dyskutuję, to byłoby nauczenie się tych dźwięków na gryfie. Generalnie nie chodzi o to, żeby wykuwać je teraz bezmyślnie, jeden po drugim i jakby na pamięć, bo to właściwie byłoby ciężko. W każdym razie, jeśli opieracie się na zbiorze dźwięków od A do G, wiecie, że A, C, D, F i G ma dodatkowy jakby krzyżyk, łatwo to w miarę ogarnąć. W każdym razie, teraz to, co tutaj jest rozpisane, to jest wszystkie dźwięki, które możemy wydobywać na gitarze. Więc nie mówię już o jakichś mikropodciągnięciach, gdzie ten dźwięk jest taki nie do końca pół ton wyżej, tylko po prostu jest taki jakiś dziwny. To nawet w ogóle nie powinienem o tym wspominać. Generalnie zawsze ktoś może powiedzieć, że ja nie mówię do końca prawdy. Teraz zbiór tych dźwięków generalnie można uszeregować w takim... O, jaka piękna buźka. Uszeregować w takim porządku. A, B, C, D, E, F, G. I jeśli my gramy jakiekolwiek rzeczy, czy to są riffy, czy to są jakieś melodie, czy to są przebiegi po skali, czy ćwiczenie samej skali, to poruszamy się raz w jedną, jeśli gramy od niskiego dźwięku do wysokiego, a raz w drugą stronę, jeśli gramy od wyższego do niższego. W każdym razie tutaj gramy wstępująco, a tutaj wstępująco. Czyli jakby w jedną stronę gramy coraz wyżej, a w drugą stronę coraz niżej. I to właściwie, to trzeba mieć świadomość, że te dźwięki cały czas następują po sobie. Jeżeli na przykład teraz się przyjrzymy na coś takiego, jeśli struna, tu już mamy normalną tablaturę. Tab. Jeśli tak, struna najgrubsza to jest E, cieńsza A, D, G, B i E. Tak to można mniej więcej przedstawić. To wiemy, że na zerowym progu, prawda? Czyli można powiedzieć, że wszędzie 0, 0, 0. To są dźwięki wyjściowe dla danych strun, tak można powiedzieć, albo dźwięki pustych strun. Czyli jeśli wiemy, że pusta struna, którą uderzamy, jak widzieliście podczas strojenia na tych lekcjach, co robiłem, dźwięk, który uderzamy na pustej strunie jest E. Czyli teraz na pierwszym progu będzie nam z łatwością określić, jaki to ma być dźwięk. Skoro E jest pierwszy, to wiemy, że po E w tym ciągu dźwięków jest zaraz F. Czyli na pierwszym progu byłby dźwięk F. To od razu ona pisze, na pierwszym będzie F. Skoro na pierwszym jest F, no to na drugim naturalnie wyjdzie, że to jest Fis. I tak możemy dojść do końca gryfu, czy do 12 progu właściwie. Można sobie było to przegrywać. Ja tylko rozpiszę dla kilku. O, wezmę na przykład, jeszcze załóżmy strunę G. O, czyli struna G to jest pusty dźwięk. Czyli po G jaki będzie dźwięk? Po G będzie gis. Ok, czyli tu będzie, na pierwszym progu będzie gis. G z krzyżykiem. Na drugim progu będzie A. Na trzecim progu będzie... O matko, nie wiem, co tu dalej jest. Teraz z racji tego, że wiemy, że to wszystko idzie w kółko, wiemy, że zaraz po A będzie dźwięk AIS. Wiadomo, nie powtarzamy tego dźwięku. Dwa A nie są po sobie. Jest AIS. Czyli teraz wiemy, że na trzecim progu będzie A z krzyżykiem, czyli AIS. Na czwartym będzie dźwięk B. I tak dalej, aż dojdziemy do 12 progu.
ponieważ na 12 progu mamy powtórzenie tych pustych strun. Dokładnie przesuwamy się o 12,5 tonów, czyli mamy tak, to byłaby pusta struna, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty próg, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. Czyli tutaj, gdzie na gitarach macie narysowane dwie kropeczki zwykle, te markery takie z boku ryfu, oznaczają 12 próg. Czyli po tym 12 progu dalej się nasza zabawa zaczyna, czy kontynuujemy naszą zabawę. Po A jest Ais, będzie na 13, na 14 będzie B, C, Cis, Dedis i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wam jeszcze pokazuję rozpis właśnie dla tej struny A. Rozkład dźwięków samych na pięciu linii i na gryfie. Tak to wygląda i tutaj generalnie z lekcji wcześniejszej odnośnie dźwięków, czy wcześniejszych lekcji odnośnie nut, to będzie można się łatwo zorientować, który dźwięk gdzie jest. Tutaj widzicie, że struna pusta A na zerowym progu to jest dźwięk ten na dopisanej drugiej linii. A z kolei na 12 progu dźwięk A jest tym dźwiękiem tutaj z tej oktawie raz kreśnej, czyli tej, i taki można powiedzieć, w której się mieszczą te dźwięki. Także to byłoby tyle w sumie, jeśli chodzi o skalę chromatyczną. Ważne jest teraz dla was, żeby tą skalę oswoić, żeby ten szereg dźwięków oswoić i mieć wykute na blaszeczkę. Także no, czekajcie na następną lekcję.